Раз. Очень добрый. Druga część konferencji przed nami. Gościem trener Lechii Piotr Nowak. Trenerze, poprosimy o kilka słów komentarza do zakończonego spotkania. Trzeba tu zacząć. Myślę, że słowa uznania są całego zespołu. Wiadomo, że panie się miał wyśmienity mecz, ale to, że nie zwątpili, że grali do samego końca i to, co podkreśliliśmy dużo wcześniej, że czasami mecze są ciężkie, układają się nie po naszej myśli, ale nie tylko ta pierwsza jedenastka jest ważna. Są ważni ci piłkarze, którzy mogą coś wnieść i dzisiaj, szczególnie przy tej drugiej bramce, no to i Łukasz, i Sławek, i Michał to wykończył perfekcyjnie, także na pewno te punkty cieszą. Można mieć pretensje, czy powiedzmy zastrzeżenia, jeśli chodzi o nasze gry defensywy. Myślę, że byliśmy za daleko. Staliśmy, Lech naprawdę dzisiaj grał bardzo dobrze w piłkę i to trzeba temu zespołowi oddać. Naturalnie trzy punkty to zwycięstwo cieszy, szczególnie w takich okolicznościach. Myślę, że mamy nad czym pracować. Na pewno mamy nad czym pracować i nie tylko ja, ale również i sami piłkarze teraz w szatni podkreślają, że czeka nas jeszcze dużo pracy, żeby osiągnąć ten poziom, o którym marzymy, o którym chcielibyśmy, żeby do tego poziomu dojść. Także pracujemy dalej. Poproszę o pytania. Trenerze, nie za dużo przestrzeni tworzył się pomiędzy linią defensywną a atakiem. Ten środek pola, tam chyba przejmowaliście realizację. No, tak jak powiedziałem, przy długich piłkach Simon był tylko sam i miał problemy z tym. Miał czasami pomoc, to co robiliśmy bardzo dobrze na Krakowi, że Miłosz i Rafał troszkę się cofali, żeby te drugie piłki zbierać tutaj i przy Tetechu, i przy Gajosie, i również i przy Trauce, no mieliśmy z tym problem. Dlatego zdecydowaliśmy się, żeby tą linię, powiedzmy, pomocy wzmocnić. Później już po wejściu Majewskiego było widać, że jest dużo przestrzeni i on to wykorzystywał bardzo dobrze. Także tutaj staraliśmy się nie tylko zblokować tą, czy pomóc Simeonowi, żeby grał Michał z nim, ale również i Michał przesunął tą linię naszą pomocy trochę wyżej. I te piłki nawet, które graliśmy do przodu, on to bardzo dobrze zbierał i rozsyłał je na lewo do Sławka i do Łukasza. Także tutaj myślę, że było to kluczowe pociągnięcie, jeśli chodzi o końcówkę tego meczu, że akurat to staraliśmy się wyeliminować, bo wcześniej przez kilkanaście minut Lech miał jedną sytuację za drugą i właśnie z tego tworzyły się problemy. Z drugiej strony ta nasza linia defensywna i Mario i Joao były troszkę za daleko i te wszystkie piłki, no Robak jest jednak bardzo dobrym napastnikiem, który potrafi przytrzymać piłkę, zgrać, rozrzucić ją na bok, także tutaj staraliśmy się również to wyeliminować. Ale mówię, no nie jest nad czym pracować i to mnie również cieszy, że nie patrzymy na to, że wygraliśmy mecz, ale również na to i co sami piłkarze podkreślają, że no, mamy nad czym pracować i to jest dobre, bo chcemy wygrać jeszcze lepiej niż dzisiaj. Panie trenerze, powiedział pan, że to zwycięstwo to zasługa tego, że pański zespół wierzył do końca, a ile w tym tak naprawdę zasługi także szczęścia, no bo Robak mógł w tym meczu strzelić Patryka, Wania bronił dzisiaj jak nie Wania. Panie bronił jak Wania. To, co czekaliśmy, na co czekaliśmy, na co w co wierzyliśmy. Myślę, że na pewno no, troszkę szczęścia mieliśmy, to nie ulega wątpliwości, ale z drugiej strony nie jest łatwo wygrywać taki mecz. Oni to zrobili i dlatego uważam, że tutaj również należą się słowo uznania, bo było widać, że ta jakość przy tych zmianach no, troszkę inaczej to wyglądało. Było troszkę inaczej to poukładane i to zadecydowało o tym, że ten mecz wygraliśmy. Także na pewno od szczęścia mieliśmy tego, co nie mieliśmy z Termaliką przy tylu sytuacjach. Dzisiaj się to odwróciło i troszkę szczęścia na pewno mieliśmy, plus do tego wspaniale brałem Cywania. Kolejne pytanie.
Ja już trenerze do Puchar Polski. Będą duże zmiany w składzie? Czy zagra na przykład Milosz, który dzisiaj no, słabszy występ? Wszyscy chcą grać i tutaj skłaniam się ku temu, żeby już eliminować jednego i drugiego. Zobaczymy i Grzesiu Kuświg i Rafał troszkę narzekali. Widać było, że Miloš miał trudny okres, szczególnie pod koniec tego meczu, gdy ta zmiana nastąpiła, także staraliśmy się to pośrodkować, ale trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy będą do dyspozycji mojej, czy nie. Tak jak powiedziałem przed pierwszym meczem z Piastem, że tutaj na pewno będziemy grać optymalnym składem, jeśli chodzi o nasz mecz. Bez znaczenia to, czy będziemy w sobotę mieli następny mecz ligowy, czy nie, będziemy starać się ten mecz wygrać w najlepszym, optymalnym składzie. Są jeszcze pytania do trenera Piotra Nowaka? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.